O, tym razem w kolejnym głębie nakrapiany, ale zmęczony. Widzieliśmy, bardzo zmęczony. Rozpłaszczył się w pierwszej chwili. Wszedł odbity, zaraz go tam zobaczymy. O, dziewiąty się wszedł, zaraz będziemy widzieć. O, jeszcze dziesiąty, jedenasty. Do konkursu zostało nam jeszcze ponad 40, na głębi chyba około 30. I co tam jest? Zmęczone, widzimy, są bardzo. No. Dobra, to od pierwszego tylko tam jest godzinę lotu, nie jest lotu. Taka różnica, nie? Co? O. Trzy gołębie, które obserwowaliśmy, to jest kolegi Aleksandra Łoboziaka, to też z oddziału Chojnice, Mariusza Babińskiego, oddział Andrychów i kolegi Henryka Figiela, oddział 0304, to jest Tuchola, tak? To gratulujemy. I mamy ile? 11, tak? 11 sztuk, czyli 30 jeszcze jest konkursowych w powietrzu. O. To będzie 12, tak? Kto to jest? Jasiu, cześć Jasiu. Gratuluję właśnie tu przez telefon. Ja teraz nagrywam wprawdzie 12 gołębia, ale tutaj przy okazji mamy na telefonie kolegę Jana Bochęczaka, WGG Wąt. Gratulujemy mu, tu jego gołąb się przyjechał, przyleciał jako trzeci. No, zobaczymy, za tydzień się spotkamy tam u niego. Ja na razie przerwę Waldek, ten Jasiu z tobą, bo niestety musimy nagrywać. Widzimy, tam jest 12 gołąb na klapie. Także fajnie jest. Tu patrzymy, wchodzi. O, i zaraz nam Sebastian odczyta. Seba, odczytaj nam, czy to jest ten gołąb 12, nim będziemy tam na internecie widzieć. Kolega Sebastian nam go odczyta. No mów, Seba. No nie zagadał się, no nam nie powie. Mów, Seba, kci! Wysocki Weber. To jest jaki oddział? O, widzimy, mamy 12, jeszcze 29 na w konkursie. Gołębie kapią nam, 13 już będzie chyba, tak? Tam widzimy, Seba chodzi przy gołębiach, ale to nie będzie przy gołębniku, ale to nie ma problemu. Zmęczony jest, podobnie jak poprzednie. Wszedł. Zaraz sobie zerkniemy, czyli to jest gołąb. O, może coś się pojawi w tym czasie na niebie, no na razie nic nie ma. Tutaj no, 13 gołębiem był gołąb, widzimy spółki Hałoński, Babiński. Tu Mariusz siedzi, Mariusz przed chwilą powiedział, że ten gołąb o numerze 9506, tak? Tak, jest pełnym bratem? Pełnym bratem. Nie z gniazda, tylko pełnym bratem, tak. Z tego, co w zeszłym roku wygrał tutaj. Tak, dokładnie. Czyli widzimy ten gołąb też i też zdobył tutaj ciągle nagrodę, bo do... Ile ma? Gór, gołębie. 2, 4, 6, 7, 9. A tu do nas nie. Tu siedzimy w namiocie teraz, już zobaczmy, kibicujemy. Słońce jest bardzo duże, nam wygodnie się kibicuje. A tutaj patrzymy na gołębie, tutaj przelatują co jakiś czas jakieś grupy, ale teraz chwilowo nie ma. Ta się grupa schowała, tutaj dwa w niebie między innymi są, ale to chyba nie będą stąd. O, czekamy, mamy tych gołębi 13 na razie. Na razie jest 13. A jaki kolor miał? Ten? Niebieski? O. O, sobie popatrzymy i czekamy ciągle na następne ptaki. Nadlatuje dość nisko, tam z nad drzew przyleciał. Ciekawe tylko, a zobaczymy, czy to jest stąd. Nie, chyba, nie. Nie, minął nas. Nie, zawraca, tylko to może dobyć do Stanisława, co? To do Stanisława, no, do kolegi tutaj po sąsiedzku. Te, które wcześniej oglądaliśmy. Z tego kierunku patrzymy, ale na razie ptaków żadnych nie mamy. Teraz tutaj z tyłu doleciał kolejny ptak, 14 sztuka. Widzimy białolotek. No i znowu na tą czwartą klapę zsiada. Każdy... No. W
wchodzi, ptak wchodzi. Wejdziemy bliżej, żebyśmy mogli podejść i zobaczyć. O, Sebastian, zobacz tam, czyli to jest wtedy, bo nim się odświeży, to troszeczkę mija. O. I się... Wiesław Galiński, tutaj jest ten pan. Tutaj kolegi Wiesława Galińskiego jest gołąb to. Tak? No to trafiliśmy, widzimy, no. Pan Wiesław z któregoś lotu, którego? Pan Wiesław się pochwali, bo z któregoś lotu też miał, nie? Drugiego czy trzeciego? Który był? Nie. To jest ten, co był wcześniej też nagradzany? Nie, nie, nie. Jeszcze jeden, jeszcze lepszy jest, ale czekam. Czekamy. Na lepsze czasy. Czyli mamy 14 sztukę już tutaj. 15, o. Pomału kapią, w międzyczasie też powiem, obserwujemy gołębie, które są na wspólnym gołębniku w Kosakowie, dolatują w dniu dzisiejszym, też z takiego lotu, takiego trudnego, tu widzimy 15 nam wylądował, a tam w Kosakowie dzisiaj do tej godziny doszło około 130, chyba tam 9 gołębi jest, czyli widzimy prawie 50 doleciało, w takich samych warunkach lecą jak tutaj praktycznie, ten trochę zmęczony widami, widzimy troszeczkę mniej jest chyba od pozostałych, tych co wcześniej przylatywały. O, teraz nam Sebastian powie, jak tylko wejdzie ptak, kto jest jego właścicielem. No, słyszymy. Tam sobie dla kolegów mamy ustawione stanowisko, że komputer możemy oglądać na internecie to, co widzimy. Czyli drugi gołąb tego kolegi już. Drugi gołąb kolegi Henryka Figla. Nie ma tego kolegi? Nie, nie ma dzisiaj. To wiem, to za granicą gdzieś jest. Aha. Nie wiem, zobaczymy. O, czyli 15 sztuk jest. Ciągle trwa. Ciągle pta trwa konkurs. Wylądował. Ten z kierunku nadlatywał. O, zaraz będziemy widzieć, czy on jest. Tam jest Sebastian? Nie. Pojechał, to czyli musimy odczekać chwilkę. Zaraz zobaczymy. Patrzmy, nic na razie nie ma, a ten gołąb podejdziemy zobaczyć, o, najlepiej sami, kto będzie widzieć. Podejdziemy sobie, zobaczymy. To jest gołąb, no niestety, Wysocki Weber niezakoszowany. Gołąb kolegów Wysocki Weber, ale niezakoszowany. Także... pechowo. Ach. Ten będzie gołębiem tym 16, który już zakoszowany z tego lotu akurat. No. Patrzymy. To my od razu może podejdziemy tam, bo nie ma kto nam odczytać, a tutaj te 40 sekund to troszeczkę nam wydłuża. A jak kiedy podejdziemy bliżej, to widząc go będziemy mogli łatwiej odczytać. Siedzi, nie chce coś wchodzić. Ulej noga. Tak, tutaj u nas kibic. O, jest jeszcze następny gołąb. O, jest tutaj jeszcze ptak. Słyszymy u kibiców tam emocje. Są tu, popatrzmy, ich tutaj trochę przybyło. O. Jest tu jeszcze jeden w powietrzu. Ten jeden nie chce wejść. Tamten krąży. Tam w gołębniku słyszymy nawoływanie, ale ten nie chce wejść, ale może zaraz wskoczy. O, tak, już jest bliski tego, żeby wejść. Ten wylądował. Zobaczymy, który z nich pierwszy wejdzie. Czy ten niebieski tu bliżej stojący, czy tamten z tyłu. Popatrzymy zaraz. No, na tym to polega, że gołąb nie tylko musi wylądować na gołębniku, ale jeszcze musi wejść przed odbicie na tej antenie, która tam na niego czeka. Widzimy ten, który z tamten na ziemię aż zleciał sobie. Widać, tam mu jest wygodniej, natomiast... No,
Natomiast tutaj ten, który przyszedł później, jest gołębiem, który chyba wejdzie wcześniej. O. Dobrze, o, tamten wszedł, to idziemy sprawdzić. Na dole ten jeden czeka. My sobie tu wchodzimy, zobaczymy. Ups. Jest to gołąb kolegi Janusz Zabłotny. I 17 też wszedł. To jest gołąb Mariusza Platy. Janusz Zabłotny i Mariusz Plata. Zabłotny pierwszy Janusz, a drugi Plata, ten co wszedł ostatni. Co? O. Na razie nie ma nic więcej w powietrzu. Długo nie musieliśmy czekać, jest 18 ptak już. Popatrzymy sobie te 17, co tu jest, czyje to były, to widzimy. Jest 17, tak, tak. Mariusz Plata, Plata i ten, to co mówiłem. Tak, to był ten Weber Wysocki, no, co pokazywaliśmy. 18 jest, 19 przyleciał. Tylko tamten jeden się nie liczy w klasyfikacji, natomiast ten tutaj, nie wiemy jeszcze jaki jest. No i dzięki temu mówię kolejny raz, że mamy co oglądać, nie? Dłużej. No lata. Tutaj z namiotu się bardzo wygodnie kibicuje. Ostrzymy tam, dlatego to z tą ostrością. Mamy trochę gorzej, ale poczekamy. Jest tylko. Kto to popatrzy, czy to jest. O, wchodzi, wchodzi. Już jest odbity. Już zapewne jest odbity, a tam mi się nie chce iść, teraz to sobie na stonie poczekamy i zobaczymy. No, i w międzyczasie mamy. No i kolega Kazimierz nam tu się uchyla. Jeszcze raz gratulujemy. Przed gołąb kolejny. Nie wiem, oni tam sprawdzali, to zobaczymy, zaraz będziemy wiedzieć. O, jest to, będzie 20 już gołąb. Nie, 19 będzie, nie, nie pamiętam już. 19 czy 20 to jest. 19 list liczony chyba, 20 co już wszystko jest. O, jest. Ile tam było? Ile tam jest? Ale tam ile jest? W komputerze tu ile było? Tu. 18 plus ten niezakrzywany. No to czyli to jest 19 gołąb. To jest 19. 19 liczony, no klasyfikowany, tak to nazwijmy. Dobrze. Pomału nam kapią. Zawsze coś się tutaj dzieje. No, gołąb po numerze 19. Tutaj Karolina. Teść twój, tak? Jest właścicielem tego gołębia. Czy ty? Ja nie. Ty nie. Tu Mietek, jak się nazywa, gratulujemy. Tutaj. Wiesz, po czym to jest? Ja to tak się domyślałem właśnie, tak? Także typowany jest. To dobrze, to gratulujemy. I to jest jeszcze ten, co zbiera nagrodę. Ile będzie tej nagrody pieniężnej? Zapytaj się małej. Zaraz się będziemy pytać. Popatrzmy. Koledzy, Szmagliński, MMTK. To jest Mieczysław, Marcin, Tomasz, Karolina. Także widzimy gołąb o numerze 3062. Sobie tutaj patrzymy. Tam część gołębi, które przyleciały, kolega Sebastian złapał, żeby pokazać te pierwsze ptaki, które nam tutaj dotarły. Zobaczymy. O. To są w jakiej kolejności, które są? Pierwszy gdzie? Pierwszy gołąb jest tutaj, widzimy. To był kolegi Lorbieckiego z Tucholi, tak? Tak. Dariusz, to drużyna Dariusz się nazywa. Drugi Kopernik. Trzeci to był Jan Bocheńczak. Jan Bocheńczak WGG Wąt. Czwarty to był Kopernik 2. Później był piąty gołąb, to był, no musimy popatrzeć. Mariusza Platy, tak, bo z nim się kot wiąże. Kota niestety tu nie mamy nagrody do pokazania, ale on go dostanie. Szósty Kazimierz Rytlewski, także tutaj widzimy. O, te gołębie. Nie są aż takie zmęczone. Ten pierwszy w ogóle jakby. No. 11.06. Aczkolwiek te niektóre widzę. Pierwszy to już jakiś czas tu jest. To jest szósty. Tak. 11.06.
Także tu ale widzimy. Patrzą same samice, co? Ostatni. Wyglądają właśnie jak samiczki, nie jeden samczyk, środkowy, ten trzeci. Drugi na pewno. Drugi samiec na pewno? Te dwa. Tutaj dwa samczyki, drugi trzeci. A ten mogę tylko powiedzieć, że miesiąc już był w gołębniku, a co dziwne, jak żeśmy tu go koszowali na te pierwsze loty treningowe, to jeszcze piszczony. A co tu rodzisz? Także widzimy. A mamy tu inne jeszcze dwa ptaki. Odejdziemy troszeczkę dalej, żeby dobrze zobaczyć. Także zaraz będziemy wszystko widzieć. Siada. Będzie wchodził zaraz. O, bardzo. Podszedł, zobaczymy. Jeszcze z przodu próbuję, ale już wszedł do środka. Gołębiem, który przed chwilą przyleciał, będzie tu gołąb kolegów. Szmagliński 30-62, czyli 19-20 pozycje zdobyte tutaj przez. Tu Karolina się bardzo cieszyła. Karolina? Karolina! Odpali ci też coś z tego, czy nie? Zobaczymy. No. Tu Seba z Bigosem idzie. Teść zagadany. Także widzimy. Teściowi tutaj gratulujemy. Tu sobie z Bigosem się możemy poczęstować w międzyczasie. Mamy też tutaj gołębie, które przygotował kolega na sprzedaż. Takie gołębie widzieliśmy Maćka Wudzika. Tutaj można nabyć. One w sklepie będą też, nie? W sklepie u Seby też będzie można? Nie. Tylko bezpośrednio u kolegi. To podajemy numer telefonu. Zadzwonić. O, nie zna kolega na pamięć. No nic, ale z Sebastianem się kontaktować i te gołębie sobie będzie można tutaj też ponabywać. I tak samo te tutaj piękną parę gołębi. O, te latać nie będą, ale ozdobę stanowić czy w gołębniku, czy w jakimś miejscu innym mogą. No, ledwo co go zdążyliśmy sfilmować. Przyleciał, siadł. O, tu patrzmy, kurde, pszczoły się roją jeszcze. Jo! O kurde! Uwaga, no jo, roją się. No. Seba, te się nie odbiją na antenach. Ale poleciały dalej na szczęście. To był chyba już 20 któryś, a zobaczymy tu odświeży, to będziemy widzieć. Nie ma jeszcze. Kopernik 1. To Kopernik 1 to jest czwarty gołąb. Na początku szły. A teraz Kopernik 2 już. Kopernik 1. Tak. Widzimy. Czyli jeszcze nie ma żadnego. Waldka Wojciuka, kolejny gołąb. Także mamy, tylko z innej drużyny. Widzimy, do pamiątkowego zdjęcia stanęli wszyscy. Ja tak pomału przejadę po twarzach. Od kolegi Zenka zaczynamy praktycznie. O! Tak idziemy. Najgorzej, że Karolina przyjechała w jakichś spodniach zamiast spódnicy czy coś tam. O, widzimy. O! Czyli pamiątkowe zdjęcie mamy zrobione. Podczas kiedy robiliśmy zdjęcie, siadł ciemny gołąb. Teraz wchodzi. Nas będzie 20, to chyba drugi. Tutaj pomału już koledzy nas niektórzy opuścili. Jest godzina już. Która jest godzina? 14 coś, tak? Weź sobie zobacz. 14.20. No, bardzo gorąco się teraz zrobiło. Te gołębie siadają pojedynczo. Do 41 konkursy są miejsca, tak? Dobrze, tu siedzimy. Jeszcze obserwujemy. No teraz to chwilowo co nie mamy. Tu Marcina możemy popatrzeć najwyżej tutaj, pogratulować, bo wytypowaliście dwa gołębie, tak? 30-60 i 30-62. 62, tak. Tak. I co się z tym wiąże? Jakie nagrody pieniężne? No nie wiem, no to już wszystko zobaczymy. Od Sebastiana zależy. To będziemy się... Na 19-20 miejsce tak. Po 400 zł i... I ten, ten Bigos to tu ma, i ten Bigos, tak? I ten Bigos, tak. Popatrzmy, no, wszystko zjedli, już wszystko zjedli? No już prawie, przypalony kurde ty. Satysfakcja taka, że się udało. No. Są 20 sztuk na 123 zakoszowane, także nie jest źle, mogłoby być oczywiście lepiej, ale są bardzo trudne warunki. O, gdyby tak teraz siadały, jak teraz ten kolejny przyleciał, czyli dosłownie kilka minut po tym, przed chwilą co było, to by było dobrze. Do wody wolno. Teraz do wody siadł jeden, wpadł? Na wodę. No tam widzieliśmy, to ja tego nie widziałem do końca, tu koledzy obserwowali. Tutaj w międzyczasie ten gołąb szedł, a tam z nad tego stawu może ten, co się wody napije, jeszcze podleci. Schodzą się, schodzą z szpak, nie? A to jest ten, co on tu chyba raz był już. Nie? Krąży, krąży. Nie, ale to był chyba ten szpak. Ląduje.
A ty? No, nie i wszedł. I Seba, mów, czy ten szpak jest? Też pomału będziemy tutaj kończyć naszą relację. Dzisiaj jeszcze niestety tak się składa, że trzeba... Czy był ten? Przemek Wiktorowicz. Przemek Wiktorowicz, dobrze. Także widzimy 20, chyba drugi czy trzeci gołąb już. Tu pomału naszą relację będziemy, Sebastian, kończyć. Niestety ja muszę jechać jeszcze troszeczkę dalej za granicę. Także Sebastian, gratulujemy. Będziemy cały czas obserwować, jak tutaj... Widać, że te gołębie tam równo wracają. Tak, bardzo fajnie, że nie przyszły żadne wielkie grupy, tylko pojedynczo, zwłaszcza ten pierwszy gołębie. To były gołębie, które... Widać było, musiały naprawdę mocno wiosłować, żeby tutaj, że tak powiem, skrzydłami, żeby się dostać. Większość tutaj z uczestników, kolegów tutaj widzimy. Usatysfakcjonowana. No właśnie, już część nawet poszła. Ten lot właśnie. Zobaczymy, bo mało jest tych gołębi, chyba w ogóle nie ma żadnego, które miały do tej pory komplet konkursu. To jest też taka ciekawa. Ale mamy jeszcze około 20 gołębi, które w konkursie będą kolejne przychodzić. Jeszcze jest czas, także zobaczymy. Liczę, że przynajmniej jakiś z tych, co do tej pory tak fajnie leciały, też wrócą. Będzie. Także gratulujemy jeszcze raz. Zapraszamy wszystkich na edycję w przyszłym roku. Tak, ja już mogę z tej strony powiedzieć, że już przygotowuję nowy regulamin. Na pewno będzie taka zmiana, że przyjmę 300 gołębi podstawowych plus 300 rezerwowych. Czyli widzimy, będzie dużo, ale w międzyczasie, Sebastian, rozbudowany będzie, ale w międzyczasie jeszcze zapraszamy, to będziemy organizować takie ciekawostkowe loty zimowe. Mamy tam kilka gołębi przygotowanych i kolejne, także tutaj nie raz jeszcze będziemy mieli okazję o przyszłym roku porozmawiać, kiedy już będzie ten regulamin sprecyzowany, on się na stronie ukaże, także dziękujemy. No jeszcze, jak wiadomo, koniec sezonu, również te gołębie już niedługo się pojawią na aukcji, tak. Tutaj na portalu. Będziemy mogli po prostu je sobie zakupić, bo będziemy rodowody mieli, także wszystko ostatnim żółtem tutaj obiektywu kamery. Tutaj widzimy pierwsze 6 gołębi. Z czego, co warto podkreślić, 2 gołębie to są gołębie kolegi Waldka Wojciuka jako Kopernik 2. Tak jest od pierwszego? Nie, tam jest pierwszy. Tam jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.